proszę bardzo, co my tu mamy? Czerki. Kolejne. Znalazłam. Kto to znalazł? Tam kolejna. Proszę bardzo. Ja. Pierwszy raz w życiu. Poważnie? Nie pierwsze, no. No widzisz? Jurek mówił, żeby nalewkę z nich zrobić. Tak? O, jaka piękna ta jest śliczna. No ja mam taką wypasioną. No widzicie, tu jest jedna, druga. One smakują jak rzodkiewka. No to weźcie i można sobie skosztować. Umyć dobrze. Pierwszy raz znalazłem, ale trzeba. No, proszę pokazać. Krzyżówki śmierkowe. Brawo, brawo chłopaki. Kto to znalazł? No oczywiście. Zaglądniemy do koszyka. Najlepiej je ciąć nożyczkami. Ale to trzeba dużo czasu spędzić. Ja cały czas wspominam tego sosnowego, co po osiu znalazłam. A wiesz ile wyświetleń to ma? Tak? Strasznie dużo się tam. Ja sobie ściągnęłam, że mam na... Ślina siekę. Się nie nagrywaliśmy. Paść, wyciąć jeden, z drugim to więcej. O, typowe pazerniaki. Zaraz wam ich pokażę. Nie pazerniaki. Tak, hobbyści. Dokładnie. Hobbyści koszykowcy. Tak. Nie, Barto? Ona już była ufajdana. Od tego czarnego, co jest od tłuszczu, no. Jak ją położyłaś na ruszce, to się ufajdała. Za. Konrad, daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Nie powinieneś być papą Smurfem, a kto inny ma rudą, a nie na oczy. Ale ja to na potrzeby filmu robię. On tylko przypomina, jak ja się zachowywałam na wydmach. Daleko jeszcze? No, pomogę. Dlaczego ma ruda? Ja na coś narzekam? Nie, O. Jakie uprzejmości. Proszę. Nie, dziękuję. Pomóż koledze. A ty chytaj ten koszyk. Proszę zdezynfekować ręce. Ja teraz jej schłodzę czoło. Wodopój. Wszyscy na kolana i siorbiemy. I jak tu jest? Ślicznie, świetnie i wspaniale. To prawda. W miarę go brzeżony. Okolice Myślenic.